Polskę śmiało można nazwać krainą miodem płynącą. Wiele z naszych miodów doczekało się uznania w skali europejskiej. Są to produkty najwyższej jakości. Należy do nich m.in. miód drachimski, który uzyskał unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Pszczelarstwo było przez stulecia jednym z tradycyjnych zajęć miejscowej ludności na Pojezierzu Drawskim. W starostwie drachimskim i okolicy, jak podają źródła, bartników było 11. Każdy z nich na rzecz Drachimia dawał pół kłody miodu na rok. Ponad 900 pszczelich rodzin zbierało nektar z Puszczy Drawskiej. Dziś teren ten leży w obrębie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Obfituje w bogactwo wszelkiej roślinności i niezliczoną ilość pożytków pszczelich. Znajdują się tutaj ogromne wrzosowiska, piękne aleje starych lip, akacjowe zagajniki i barwiące krajobraz na żółto i czerwono, uprawy rzepaku i gryki. Ty mega często chodzisz do pasieki z tatą? Tak. I co wtedy najbardziej lubisz robić? Szukać matki pszczelej. Miód drachimski oczywiście jest wynikową tego, na jakim terenie powstaje, prawda? Czym charakteryzuje się ten teren? Bo to przekłada się oczywiście na smak tego miodu i na walory odżywcze. Najfajniej by było wszystkich Państwa do nas zaprosić. Móc pokazać miejsce, w którym żyjemy, w którym mieszkamy i w którym produkujemy ten miód. Jest to teren Szwajcarii Połczyńskiej, jest to teren Pojezierza Drawskiego. Także możemy tu mówić o pięknych górach, o pięknych buczynach, o dużej ilości wody, o bardzo zróżnicowanym biotopie, teren bagnisty, teren jeziorny, ale i dużo terenów uprawowych, dużo nieużytków, więc ta szata roślinna jest bardzo, bardzo bogata i dzięki temu ten nasz miód ma niepowtarzalny aromat i smak. Trzeba powiedzieć tu również o wrzosowiskach płomińskich, jedynym rezerwacie ścisłym wrzosów na terenie Polski. Także miód wrzosowy pochodzi z tamtych terenów. W tym samym momencie, kiedy kwitnie wrzos, zdarza się, że pojawia się spać na sośnie i dlatego ten nasz miód wrzosowy jest taki mocno brunatny, mocno pikantny. Właściwie czasami czuć go taką żywicą sosnową, więc to jest też smak, który rzadko kiedy zdarza się znaleźć w innych miodach. Dzięki tradycji właśnie oraz niezwykłej czystości środowiska i wyjątkowej trosce o rodzinę pszczele, miód ten jest najwyższej jakości. Czy od zawsze wiedziałeś, że będziesz pszczelarzem? Tak. Szczęściem albo nieszczęściem mojej osoby jest to, że jestem czwartym pokoleniem pszczelarzy w rodzinie. Drugim, które tylko i wyłącznie zawodowo zajmuje się pszczelarstwem, więc od małego gdzieś to pszczelarstwo krążyło. Ojciec co jakiś czas powtarzał, że warto by było, żeby ktoś pszczoły przejął, ktoś został pszczelarzem. No jakoś tak się fajnie złożyło, że jestem to między innymi ja. Później dołączył do tego naszego towarzystwa mój brat. Pszczoły są naszą pasją, pszczoły są moją pasją. O pszczołach się uczę, o pszczołach rozmawiam, o pszczołach opowiadam, ponieważ zajmujemy się edukacją przyrodniczą. Przyjmujemy w naszym gospodarstwie dzieci, ale też i dorosłych i opowiadamy o pszczelich tajemnicach. Ale opowiadamy też o tym, jak ten miód jeść, co z tym miodem robić. Twoją miłość do pszczół widać choćby po tatuażach, bo teraz zauważyłam. Dobrze widzę. Tak, to jest królowa, a to jest pszczoła robotnica. I te tatuaże są taką trochę moją tablicą interaktywną, pomagającą wytłumaczyć, że pszczoły mają włosy. Wytłumaczyć, w którym miejscu pszczoła trzyma koszyczek. Pewna część ciała pszczoły, a dokładnie to zgięcie, nazywamy koszyczkiem pyłkowym. Także pszczoła, jak każda kobieta, idąc na zakupy, zabiera z sobą koszyk. Miód drachimski nie bez przyczyny nazywany jest złotem swojego regionu, a pracowite pszczoły stały się symbolem jego gospodarnych mieszkańców. Jego tajemnicza nazwa i historia wzbudza zainteresowanie regionem. Każdy słoik drachimskiego miodu inspiruje do odkrywania tożsamości miejsca. Pod jedną nazwą miód drachimski sprzedawanych jest 5 odmian miodów pszczelich nektarowych pochodzących z Pojezierza Drawskiego. To miód gryczany, rzepakowy, wrzosowy, lipowy oraz wielokwiatowy. To jest 5 miodów, także będziemy mieli 5 kompletnie różnych smaków. Dla każdego na pewno znajdziemy coś fajnego. Jest to miód wielokwiatowy, jest to miód lipowy, gryczany, wrzosowy i rzepakowy. Także każdy z tych miodów,
Kropka charakteryzuje się innym smakiem, inną konsystencją, innymi właściwościami liczniczymi. Rzepakiem możemy wspomagać leczenie serca, mięśnia sercowego, czyli polecamy po zawałach, wielokwiat, ogólne zmęcznienie, uodpornienie, przeziębienia. Miód lipowy to jest miód, który zawiera bardzo dużo olejków eterycznych, więc jest miodem takim typowo wypodnym, czyli grypa, miód lipowy. Miód polecamy właściwie jeść o każdej porze roku, każdemu, ponieważ jego spektrum działań jest bardzo, bardzo szerokie. Tylko trzeba pamiętać o tym, że żeby to spektrum zadziałało i było szerokie, musi być jedzony systematycznie. Nazwa miód drachimski może być stosowana dla miodów zebranych na terenie gmin Czaplinek, Wierzchowo, Barwice, Borne-Sulinowo oraz Nadleśnictwa Borne-Sulinowo położonych na Pojezierzu Drawskim. Wszystkie jego etapy produkcji muszą odbywać się w ściśle określonym obszarze, począwszy od stacjonowania pasiek aż do ostatecznego pakowania miodu.